Pod koniec lat 80. w 89 roku zaczęło nam brakować aktorów w teatrze Jacy Tacy w Piotrowicach, ponieważ mieszkałem już w Żarowie. Zacząłem namawiać chłopaków z Żarowa, żeby chodzili ze mną do Piotrowic. Tak naciągnąłem Norberta Kaczorowskiego, Wojtka Drankę. A oni zaczęli mnie namawiać na to, żeby zrobić teatr w Żarowie. I pewnego pięknego dnia, chyba w 91 roku, Norbert mnie zaciągnął do Żoku i założyliśmy Teatr Tolerancja. Pierwsza sztuka to był Człowiek spod kaloryfera. Fajna zabawa była, bo dopóki nie doszło do premiery, dwa tygodnie przed premierą, chłopak, który miał grać główną rolę, zdezerterował. Powiedział, że nie będzie grał. Musiałem za niego wejść i grać, niestety, albo stety. I tak zaczęła się ciągnąć Tolerancja w Żoku. W zasadzie było to połączenie dwóch teatrów, Tolerancji i jakich takich z Piotrowic, bo jak na początku myśmy chodzili do Piotrowic, tak potem część aktorów z Piotrowic przychodziła do nas do Żarowa. Była wymiana aktorska i dwa teatry naraz działały. Wtedy żeśmy doprowadzili do premiery Ojca Zadumionych. Pan Jacek Szumański, który był wtedy plastykiem w Żoku, zrobił scenografię. Od początku zresztą do Człowieka spod kaloryfera też robił scenografię. Do wszystkich sztuk, które żeśmy realizowali. Ale właśnie Ojciec Zadumionych to był taki scenograficzny szok, bo przyciągnął stary korzeń, to był czy kawałek pniaka już wykruszonego. Na bazie tego pniaka zbudował namiot Ojca Zadumionych, pustynię żeśmy zrobili. I taką ciekawostką było, bo na premierze była ówczesna pani sekretarz urzędu, pani Lidia Gruntkowska ze swoją córką Marysią, która miała chyba 5 lat. Ja mówię sobie, będzie kompletna klapa, no dziecko na takim poważnym przedstawieniu, jak ono to odbierze, jak to trafi. I się okazało po spektaklu, że najlepiej ten spektakl odebrało dziecko, bo jej się podobało, było kolorowo, świeczki gasły. Aktor się tarzał trochę i bardzo fajnie to poszło. Drugą taką anegdotą, bo sztuk więcej żeśmy zrealizowali, jak robiliśmy Redlińskiego Awans, dobrą komedię moim zdaniem, aktorów zdaniem też bardzo dobra komedia, żeśmy się świetnie bawili wszyscy oprócz widzów. Kiedy doszło do premiery, to się okazało, że ta komedia nie była taką komedią, jaka była w naszym wyobrażeniu, ale liczyła się ta zabawa. Jacek Paróżyński do dzisiaj pamięta, że mówił do telewizora, ale jedzą, marmoladę jedzą, śledzie jedzą. Po 30 latach prawie to pamięta i nieraz mi przypomina sytuacje, spektakle, których ja nie pamiętam, a on pamięta te fragmenty, w których brał udział. Zabawnie też było na wyjeździe. Graliśmy w Bielawie. Tam była taka scena łóżkowa, że miał amant wejść do łóżka, no i wskoczył do tego łóżka i łóżko się złożyło.
No dziewczyna wybrnęła pięknie, oj, nie wiedziała, Maciek, że ty taki jurny jesteś, nie? Wszyscy mieli radochę. No i fajne rzeczy robiliśmy, tak mi się wydaje. Ciekawe, ludzie się coraz bardziej w to wciągali. Niestety warunki lokalowe, sposób istnienia Żoku wtedy, gdzie była jedna sala, nie było miejsca na próby. Próby robiliśmy albo w sekretariacie, w biurze dyrektora, albo nie wiadomo gdzie było jakieś miejsce. Nie było to tak dyspozycyjne, że młodzież mogła przyjść wtedy, kiedy miała czas. Tylko no po prostu trzeba było się podporządkować temu, że garki sprzedają albo pościel jakąś. Bożek musiał na siebie zarabiać. Nie było miejsca na próby. Największym osiągnięciem bezdomnego wtedy była światowa premiera Drogi w ciemności z przepiękną scenografią Jacka Szumańskiego. Co mi z tego spektaklu tkwiło w pamięci, że gwiazdy, które grały w tym spektaklu, dzień przed premierą mówią do mnie: nikt tego nie zrozumie, bo my tego nie rozumiemy. No, miałem stracha, ale po premierze podszedł do mnie taki wtedy no, starszy ode mnie dużo pan i mówi: dziękuję panu za ten spektakl, bo ja w czasie wojny w takim wagonie jechałem do obozu koncentracyjnego, jaki wyście, to co wyście tutaj pokazali, to ja to przeżyłem. Było to wstrząsające i bardzo prawdziwe i oznaczało, że warto robić teatr, nawet po prostu nie można nie doceniać publiczności. Publiczność albo zrozumie, albo nie. Jeżeli zrozumie, to dobrze, a jeśli nie, to jest porażka twórców. No i z czasem myśmy też ponieśli porażkę, bo musiałem zrezygnować, bo nie było sensu walki z czymś takim jak właśnie brakiem miejsca, brakiem miejsca na próby, żeby ta młodzież mogła swobodnie w miarę pracować. I w 98 zrezygnowałem z prowadzenia bezdomnego, tolerancji. No ale nie przestałem czytać, czytałem książki dalej i znalazłem sztukę Hauptmana Hanusia. Kiedy ją przeczytałem, wiedziałem, że mam aktorkę, znaczy dziewczynę, która, bo byłem jeszcze jurorem w konkursach recytatorskich w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. I właśnie tam dziewczyna taka fizycznie odpowiadająca bardzo głównej postaci grała. Przyjaźniłem się z fotografem Żarowskim, Bogusiem Kurzacem. Często przesiadywałem u niego i tak żeśmy rozmawiali, że można by było to zrobić, tylko nie było gdzie. On mówi: wiesz co, chodź zrobimy to na złość Żokowi, musimy to zrealizować. No więc najpierw poszedłem do rodziców tej dziewczyny się spytać, czy zgodzą się na to, żeby ona grała, bo w sumie ona tam umiera, jej ojciec jest alkoholikiem, ona ulega wypadkowi na stawie, ucieka od tego ojca. Trudno rozdzielić to między samobójstwem a wypadkiem. To jest taka sztuka bardzo metafizyczna. Zjawiają się anioły, ludzie wierzący opowiadają, jak to na wsi opowiadają różne zdarzenia. No i Boguś Kurzac poszedł do ówczesnego proboszcza w Żarowie, księdza Zenka Ochela. No i ksiądz proboszcz zgodził się, żebyśmy to wystawili na plebanii.
No, zaczęliśmy szukać ludzi. Najpierw musiałem namówić Karolinę, żeby zagrała Hanusię, Karolinę Magoch. Zgodziła się, rodzice się zgodzili. Trzeba było zebrać 20 osób do realizacji przedstawienia. Dużo pomógł mi w tym Paweł Rołbo, bo znał ludzi, znał młodzież, znaczy z jego środowiska, ze środowiska młodzieży katolickiej, żeśmy to zrealizowali, udało się. Też było tak, jak przy premierze Człowieka spod kaloryfera, 3 tygodnie przed premierą, czy 2 tygodnie, dziewczyna zrezygnowała, która grała tam jedną z głównych ról. Pytam, kto by zagrał, nie było chętnego. Wyszedłem na ulicę miasta Żaru, zaczepiam młode dziewczyny w takim wieku, który by pasował, czy by zagrały. I jedna powiedziała tak, bardzo chętnie. Była z Imbramowic Ania i zagrała w tym przedstawieniu. Graliśmy to na plebanii w Żarowie chyba 5 razy, potem żeśmy grali w Lubiniu, nie wiem czy gdzieś jeszcze żeśmy z tym jechali, ale żal mi się zrobiło grupy, chciałem wykorzystać tą grupę ludzi młodych, która się zajęła teatrem w miarę i chciałem zrobić Wesele Wyspiańskiego w takiej koncepcji okrojonej tekstowo, ale rozbudowanej z takim, powiedzmy, prawie weselem, gdzie widzowie biorą udział w tym weselu. I ksiądz Ochel nie zgodził się, żeby to robić na plebanii, więc załatwiliśmy z sołtysem Mrowin i robiliśmy to na sali w Mrowinach. Ponieważ już to było drugie przedstawienie, była szansa na to, że zawiąże się zespół. Trzeba było wymyśleć nazwę. No i wymyśliłem, nie mamy siedziby, to teatr bezdomny. No i tak została nazwa do dnia dzisiejszego, że jest teatr bezdomny. Faktycznie wtedy nie mieliśmy siedziby, żeśmy się zastanawiali następny spektakl, gdzie realizować, gdzie by było można coś zrobić. To może z weselem jakąś anegdotę. Tam gospodarza grał Władek Barej. No i miał tam wódkę pić, jak to na weselu. Oczywiście w butelkach miała być woda i była woda. A te kobitki z koła gospodyń wiejskich, które przygotowały to wesele dla gości, czyli były sałatki, barszcz, czyli potrawy różne przy stołach, widzowie siedzieli na widowni, nalały mu prawdziwej wódki. Się zachłysnął, mało na mnie umarł na scenie. No i pan burmistrz Żarowa Chlebowski powiedział, że u niego w gminie nie będzie teatru bezdomnego i wyremontował nam siedzibę na ulicy Zamkowej. A wcześniej był tu bar, cukiernia. Jest to chyba pierwszy teatr, który został z baru został zrobiony teatr, a nie odwrotnie, że z teatru bar. Jeszcze Za tolerancji razem z teatrem Jacy Tacy, bo tak skacze, ale no tak najlepiej się mówi, niekoniecznie. Zaczęliśmy robić Nocy Celtyckie. Pierwsza Noc Celtycka była w Piotrowicach. Przyjechali miłośnicy kultury celtyckiej, nawet z Warszawy. Jeździłem po ambasadach irlandzkich, żeby zorganizować to. Były konie, było pięknie. I tylko była taka sytuacja, że jeźdźcy mieli wjechać z pochodniami. I chłopaki, którzy mieli podać im pochodnie, nie mieli kontaktów z końmi.
i podali koniom, podeszli z tymi pochodniami z przodu i konie się spłoszyły, a na marach leżała dziewczyna, która miała grać umarłą druidkę i te konie nad nią zaczęły skakać. Serce mi zamarło, myślałem, że stratują ją, ale na szczęście nie stratowały, pobiegały w koło i dobrze się to skończyło. Potem tutaj już uruchomiliśmy, jak dostaliśmy salę czwartki teatralne i staraliśmy się w każdy czwartek organizować albo spektakl teatralny, albo jakiś koncercik małej muzyki, ktoś zaśpiewał, wystawy plastyczne. W Czechach nawiązałem w Nowym Mieście kontakt, dostałem kontakt na Nymburk, ponieważ byłem już wtedy zakochany w twórczości pana Hrabala i chciałem koniecznie pojechać do Nymburka, do Kerska, gdzie żył pan Hrabal, gdzie swoją młodość spędził, czy w Kersku później starość. No i poszedłem się spytać pani burmistrz, czy nie można by było miasta partnerskiego nawiązać z Nymburkiem. Dostałem zgodę, pojechałem do Nymburka, porozmawiałem ze starostą. Dalej już władze między sobą się wymieniały i powstało miasto partnerskie Nymburk. A nasz teatr przyjął imię Bohumila Hrabala. Przyjechali nasi przyjaciele z Czech, przywieźli wystawę reklamującą Nymburk, żeby żarowianie mogli zobaczyć, jak to miasto wygląda. Pan Czerny, Franek Sikora, Janek Grzechołnek. Było bardzo miło i też było wiele przygód z tą wystawą, bo to jeszcze był okres, kiedy były granice. Celnicy nie chcieli przepuścić tych biednych Czechów do nas z tymi obrazami z Nymburka. Musiałem jechać na granicę, odblokowywać granice, żeby łaskawie wpuścili ich do nas. No ale dobrze się skończyło. Jest teatr bezdomny imieniem Bohumila Hrabala. W ciągu 20 lat, od 1999 roku, no około 1200 przedstawień żeśmy dali, z 200 premier. Trudno pamiętać, wszystkie były wspaniałe i były kompletne klapy. Były spektakle, których no nie wyszły po prostu. A były takie, którymi bez kompleksu mogłbym je w Warszawie pokazać. Zresztą ponowiliśmy Drogę w ciemności już jako teatr bezdomny i znaleźliśmy się w ścisłym finale w pierwszej szóstce najlepszych spektakli roku organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Teatr Narodowy. To jedyny zespół amatorski, który do takiego szczebla doszedł. Reszta to były teatry zawodowe, więc było to duże osiągnięcie. Była Antygona w Nowym Jorku, zrobiona przez, tak świetnie zagrana moim zdaniem, że później oglądałem Antygonę w telewizji, oglądałem w Warszawie i naprawdę nie mamy się czego wstydzić, bo zarówno Władek Barej, jak i Paweł Roubo i dziewczyny, bo się zmieniały, grała Ania Szumańska, grała Magda, ale już nie pamiętam nazwiska, ona była ze Świdnicy. Powstało setki spektakli, działo się tu wiele wspaniałych rzeczy. No wymieniłem dwa tytuły, a powinienem więcej. A może wystarczy. Mam nadzieję, że ktoś po mnie przejmie pałeczkę i będzie dalej realizował
po prostu młodzi ludzie u nas przeżywają tak wspaniałe chwile, tyle doświadczeń zbierają, uczą się, jak słyszę po latach, że ktoś mi mówi, że u mnie nauczył się słuchać muzyki innej niż normalnie w domu słuchał w swoim środowisku, to jest fajne. Drugi przychodzi, że dzięki teatrowi może swobodnie stanąć na forum i się wypowiadać. Ten wstyd został gdzieś wyhamowany, a to przecież o to też chodzi. Norbert dzisiaj jest Kaczorowski aktorem scen warszawskich, polskich można powiedzieć, bo grał i w Opolu, i w Katowicach. I teraz w Warszawie, w filmach. Także dużo pozytywnego tu się działo. Przygód takich jak z Tomkiem Nyczym, kabaret założyli chłopaki i mieli świetną zabawę. Ja też. Teraz jesteśmy w czarodziejskim miejscu, w Teatrze Bezdomnym. Kiedy oddawali nam go do użytkowania, tę salę, nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, jak magiczne miejsce jest w tym teatrze. Ludzie z zewnątrz, którzy przyjeżdżają do nas, uświadomili nam, jak cudowne miejsce mamy i walczymy o to miejsce, które nam nałogowo chcą zabierać, ale póki co tu jesteśmy. Pan Hrabal nad nami czuwa, nasz anioł teatralny tak samo i możemy się realizować. Może zaczniemy od tego, żeby było tu wielu gości, bo mówię, że ludzie z zewnątrz występowali u nas, Rosjanie, Czesi, była w tym teatrze. Bałem się tego, bo zaprosiliśmy orkiestrę dętą szkolną z Czerwonego Kostelca. Przyjechała, no dzieci, bo to nawet nie młodzież, bo to z zachladnej szkoły, czyli ze szkoły podstawowej. I grali u nas w teatrze na instrumentach dętych i nie było głośno. Było to pięknie zharmonizowane i odebrane. Gościliśmy teatry ze Świdnicy. Był Popkiewicz. Także trochę ludzi tutaj się przewinęło. I wszyscy właśnie doceniali, byli pod urokiem tego maleńkiego teatru. Pod urokiem tego teatru jest młodzież. To jest to, co teatr niesie, czyli kształcenie, zamiłowanie do innego życia. Pamiętam, do dziś wspominam to, jak chłopaki wzięli sobie zdjęcia Bohumila Hrabala do szkoły na klasówkę, żeby był dla nich takim aniołem stróżem, żeby klasówki im poszły i po prostu bardzo dobrze się z nim bawili. Stał się przez jakiś tam czas dla nich idolem, jeśli można użyć tego słowa. Aktorzy, którzy przewinęli się przez tą scenę, wielu miało talent, mogło zrobić karierę aktorską, wybrali inne zawody, bo zawód aktora jest bardzo trudnym. Najbardziej to zrozumieli ci, co brali udział w spektaklu Droga w ciemności, gdzie było chyba 26 spektakli i na koniec byli już, nie mogli grać tym tekstem, zamęczali się. Nie nauczyli się, nie zdążyli się nauczyć jeszcze tego, żeby bawić się tekstem, że coś można setny raz grać, dwusetny i dalej to może bawić. Ale talenty były niesamowite. No nie każdy poszedł, ale większość z nich chodzi teraz do teatru i ja uważam, że teatry zawodowe powinny nam płacić tantiemy za to, że uczymy ludzi
chodzenia do teatru. Bo wielu ludzi, którzy nawet nie grali u nas w teatrze, ale przyszli do teatru, zobaczyli spektakl i potem jeździli, jeżdżą do dzisiaj do Wrocławia, czy gdzieś jak są na wyjeździe, idą do teatru, bo zobaczyli, że żywa sztuka, żywy teatr jest czymś ważniejszym niż film, choć film też jest fascynujący. Staram się zawsze, kiedyś przeczytałem takie mądre słowa Bergmana, że po to, żeby mógł zaistnieć teatr, potrzebne są trzy rzeczy. Słowo, aktor i widz. I więcej nic nie potrzeba. Oczywiście, że do tego się dodaje scenografię, muzykę, rozrasta się spektakl, ale taki clue to jest aktor, słowo i widz. Robiliśmy chyba wszystkie gatunki teatru, kabarety, spektakle kabaretowe, pantomime, no, muzykali chyba żeśmy nie robili. Nie, nie robiliśmy żadnego muzykalu, choć śpiewać to śpiewaliśmy. Co wybory to przygotowywaliśmy Haszka, partię umiarkowanego postępu w granicach prawa. Zapraszaliśmy wszystkich kandydatów na radnych, czy tam ktoś, były te wybory, to chcieliśmy, żeby spojrzeli trochę z humorem i z dystansem na to, co będą robić, jak wyglądają wybory, ale powiem szczerze, nie interesowało to ich. Jednak sztukę trzeba adresować nie do wąskiej grupy widzów, tylko do szerokiej grupy widzów. Piękne jest to, że sens tego teatru jest taki, że większość zdecydowana, większość tych młodych ludzi wyrosła na bardzo porządnych obywateli, z którzy mogą być dumni z tego, kim są teraz. Nie powiem, że zawdzięczają to teatrowi, bo zawdzięczają to swoim rodzicom, sobie. Natomiast wpływ teatru jakiś tam na nich był. To jest piękne, jak matka jednego z chłopaków mnie spotyka, już teraz mężczyzn. I mówi, panie Ryśku, dziękuję panu za to, że uratował pan moje dziecko od alkoholizmu. Pewnie to jest jakaś ćwierć prawda, czy nawet jeszcze mniej, ale no, próbował pić, akurat spodobał mu się teatr i wybrał teatr zamiast alkoholu. No. Takie nieprzyzwoite też mogę opowiedzieć, anegdoty. Robiliśmy szmaragdowe tablice, spektakl taki teatru ruchu, dzięki panu Szumańskiemu, bo inspiracją do tego była scenografia, jaką wykonał. No i grali w takich strojach aktorki, głównie jeden aktor, stylizowanych na egipskie. Nie do końca, ale zbliżone, bo wiadomo, że warunki finansowe mamy takie, jakie mamy. Nie da się wszystkiego dosłownie zrobić. Najzabawniejsza była sytuacja, kiedy aktor, który no, przyszedł zmęczony bardzo, usnął mi na scenie, opierając się o laskę proroka. Mało się nie wywrócił. Kiedy się obudził, nie wiedział, w jakim momencie spektaklu jest. Usiadł na tronie. Jedna z dziewczyn pokłonem mu biła. I potem schodzi do mnie na zaplecze. Panie Ryśku, ale on nie ma majtek. A on był w spódnicy. Także zabawnych scen było, wydarzeń bardzo, bardzo dużo. Nie wszyscy potrafią z dystansem do tego podchodzić. Robiliśmy Wieczór Trzech Króli. Jeden z aktorów dość poważnej tuszy wywalił się na scenie.
Wszystkich to rozbawiło, tylko nie jego. No, nie miał dystansu. Potem próbowałem mu powiedzieć, żeby za każdym razem się tak wywracał, bo to jest zabawne. To jest w końcu komedia i taki gag. Jeżeli ktoś, kto waży 130 kilo, czy tam koło tego, robi bam, to jest to zabawne, no, ale nie potrafił tego łyknąć. Najgorzej, jak się pomyliłem i na przykład coś, co dla mnie w sztuce było bardzo proste i zrozumiałe, dawałem młodym aktorom do realizacji i po premierze się przekonywałem, że oni nie rozumieli tego, co mówią, tego tekstu, sensu. Wtedy to jest porażka zawsze. No ale zdarzają się, bo to nie same superlatywy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Były wyjazdy z przygodami. Graliśmy szmaragdowe tablice w Nachodzie w Czechach na prima sezon. Jeszcze była granica. Dojechaliśmy do granicy. Bus nie miał uprawnień do przekraczania granicy, więc całą scenografię wzięliśmy na plecy, takie wielkie beczki, na szczęście papierowe, patyki, no, olbrzymia scenografia. I szliśmy przez cały Nachod z Kudowy, z przejścia w Kudowie do Nachodu, to chyba 3-4 kilometry będzie. I wzbudzaliśmy u Czechów sensację. I jak wracaliśmy, braliśmy z powrotem z sobą te beczki przez granicę. Celnicy nie wiedzieli, jak na to reagować, czy to jest przemyt, nie przemyt, ale w końcu machnęli rękami i nas przepuścili.